Na temat handlu sobie dokończcie tutaj odpowiednio, a my zaczynamy ostatnią odsłonę z dzisiejszego grzebania w liście do Rzymian. Okej, okay. Przed nami supercentrum, czyli omówiliśmy sobie tą warstwę podstawową, tak? Wiemy, że tam było i o kondycji człowieka, i o działaniu Boga, aby człowieka wydobyć. I ten fragment kończący dopiero jakoś tak zbierał jakby wprost, że to chodziło o dzieło usprawiedliwienia przez Chrystusa. Potem zobaczyliśmy, jak to usprawiedliwienie, co właściwie Chrystus uczynił, że to usprawiedliwienie jest powiązane w sposób z odpuszczeniem, z tym, że Bóg w Chrystusie jakby ze względu na Chrystusa i odpuszczał w przeszłości, i odpuszcza teraz przewinienia człowieka, i że do tego przedstawienia, na czym to usprawiedliwienie stoi, tekst paralelny pokazywał wierzących, którzy weszli w ten stan usprawiedliwienia i jak się zmienia ich odbiór rzeczywistości, jak zaczynają w tym momencie funkcjonować, jaki jest ich stosunek do Chrystusa. I to wszystko właściwie było pewnego rodzaju jednak przygotowaniem do tego, aby się rozprawić z pewnymi, no trzeba by powiedzieć, patologicznymi z punktu widzenia Pawła i tej Ewangelii, jak ją widzi Paweł, przekonaniami, które żyły wśród Żydów i które możemy się domyślać, że w jakiś sposób jeszcze cały czas ciążyły części judeochrześcijan w społeczności rzymskiej. I prawdopodobnie Paweł usiłuje przez tę część centralną i przez właśnie odwołanie się do pism, do bohaterów, którzy uchodzili w myśli żydowskiej za proroków, odnieść się do tych nieuzasadnionych oczekiwań i przeciwstawić im to, co rzeczywiście plan Boży dla człowieka przewiduje. Dobrze. Czyli mamy obszerną argumentację opartą na świadectwie prawa przez przykład Abrahama oraz pism przez słowa Dawida na rzecz usprawiedliwienia dzięki wierności Chrystusa i dostępnego przez wiarę. I o tym teraz będziemy czytać. Fragment jest bardzo obszerny i ponieważ jest bardzo obszerny, to nie będziemy go czytać na raty, najpierw w wersji przekładu brytyjskiego, a potem z tymi interwencjami. Ten tekst jest mocno pokręcony, moi drodzy, bardzo pokręcony. W związku z tym wolę, żebyście to usłyszeli od razu i mieli to za sobą, żeby tej traumy nie przechodzić kolejny raz. Ale będziecie słyszeć po prostu, co musieli robić tłumacze, żeby ten tekst uczynić potem takim ładnym, sympatycznym do czytania w przekładach, jakie mamy w języku polskim. Dobrze. To zaczynamy. Od razu kolorami zaznaczyłem mniej więcej budowę tego wszystkiego. Jak teraz będziemy czytać, a już patrzycie, to kolory podobne to takie, wiecie, parę. Także już coś możecie sobie tutaj pewnych odpowiedzi sami udzielić. Lecimy z koksem. Czy więc zakon unieważniamy ze względu na wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. I cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz, według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić. Ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Zaś pracującemu zapłata nie jest liczona według łaski, ale według należności. Zaś niepracującemu, wierzącemu jednak w tego, który usprawiedliwia bezbożnego,
Poczytuje mu się wiarę jego za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których są zakryte grzechy. Błogosławiony mąż, któremu nie poczyta Pan grzechu. Przeskoczyłem? Dobrze. Czy zatem szczęście to odnosi się do obrzezania, czy i do nieobrzezania? Mówimy bowiem, poczytano Abrahamowi wiarę za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach poczytano? Czy był on wówczas w obrzezaniu, czy w nieobrzezaniu? Otóż nie w obrzezaniu, lecz w nieobrzezaniu. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, tej, którą miał w nieobrzezaniu. Po to, by był ojcem wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby im poczytano to za sprawiedliwość, oraz ojcem obrzezania dla tych, nie z obrzezania jedynie, ale i dla tych idących śladami w nieobrzezaniu wiary naszego ojca Abrahama. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy jest daremna wiara i w niwecz się obróciła obietnica, gdyż zakon pociąga za sobą gniew. Gdzie zaś nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona obietnica całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie tylko, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, który jest ojcem wszystkich nas. Jak napisano, ojcem wielu narodów ustanowiłem cię, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego tylko ze względu na niego, że mu poczytano, ale i ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, który został wydany ze względu na grzechy nasze i wzbudzony z martwych ze względu na usprawiedliwienie nasze. Finał. Dobrze. Centrum całego tego fragmentu to oczywiście kolor czerwony. Zwróćcie uwagę, że wraca znowu właśnie element odpuszczenia. Czyli to, co właściwie było w tym fragmencie 3:19 do 25, tak? Nie, do 30. Tam też było odpuszczenie jako wyraz sprawiedliwości Bożej. Okej. Okay. Zwróćcie uwagę, że ten tekst momentami jest bardzo zakręcony. I spróbujemy zrobić go tak. Po pierwsze, określmy mniej więcej, co z tego wynika, z tych kolorków. Czy więc zakon unieważniamy ze względu na wiarę, wierność? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Zwróć uwagę, że wydaje się, że dla ludzi w pewnym sensie przytwierdzonych do prawa, myślę oczywiście o judeo-chrześcijanach, no wywody Pawła mogły powodować pewien taki, powiedziałbym, niepokój, czy przypadkiem to, co on wykłada, nie jest jakby w ogóle czymś, co kładzie na łopatki w ogóle prawo. Czy to przypadkiem nie idzie za daleko, co Paweł mówi? I to pytanie wprowadzające to jest właśnie pytanie do nich, tak? Czy my, Kościół, jedni i drudzy, którzy opieramy się teraz na wierności Boga i chcemy jakby wejść w to usprawiedliwienie przez wiarę,
czy my wywracamy prawo na lewą stronę, czy też nie. No i Paweł od razu ich uspokaja. Tak naprawdę mówi nie też, wręcz przeciwieństwo. W żadnym razie. Zakon utwierdzamy. Aha, utwierdzamy. Okej, okay. Czyli są już uspokojeni, więc teraz nastąpi wywód, w jaki sposób dokonuje się to utwierdzenie tego zakonu. Tak? I to jest ta część centralna. I zwróćcie uwagę, że do tego stanu my, Paweł powróci na samym końcu. Tak? A nie napisano tego wszystkiego tylko ze względu na Abrahama, tak? Że mu poczytano, żeby Abraham się lepiej czuł, bo Abraham tego jeszcze nie czytał, ale i ze względu na nas, tak? Którym ma to być poczytane. Czyli potem, jak pamiętamy tutaj z tego fragmentu, pod koniec był przykład Abrahama, ale Abraham się tutaj pojawia od samego początku. Nagle Paweł odnosi do nas tutaj znowu. Czyli nasza sytuacja, zasygnalizowana tutaj w 31, powraca na samym końcu. Tak? Co możemy, jak moglibyśmy to jakby troszeczkę tematycznie zakreślić, te rzeczy, które się tutaj dzieją po kolei, tak? Więc po pierwsze, rozpoznanie wierności Boga jako fundamentu usprawiedliwienia to potwierdzenie prawa, a nie przeciwnie. Samo prawo wzywa do wiary w moc, miłość i wyzwolenie od Boga w Chrystusie. Innymi słowy, ale po prostu pokazuje, jaka jest jakby idea Pawła, która po prostu tutaj zostaje przez niego zawarta w tej ramie. Potem się okazuje, że pojawiają się dwie pary takie, które też właśnie mają pewne wspólne odcienie. Najpierw Abraham zostaje pokazany, że nie przez ciało zyskuje swoje, w jakimś sensie, przez jakby, że to usprawiedliwienie, które zyskuje, czy to miano sprawiedliwego, nie wynika z tego, że go było na coś stać i czegoś dokonał, ale na podstawie tego, że uwierzył Bogu. Tutaj jest skrót myślowy. Ta wiara w którymś momencie, pod koniec tego fragmentu tutaj w wersetach bodajże od 17 czy od 18 będzie rozwinięta i troszeczkę lepiej zrozumiemy tą jego wiarę, w jakim kontekście ona się pojawia generalnie. Ale ta wiara kontra ciało zostaje potem rozszerzona na dyskusję Pawła, czy w takim razie ten usprawiedliwienie, odpuszczenie niezależne od prawa, czy to jest zastrzeżone tylko dla Żydów, czyli do nacji, do ciała określonego, czy też do wszystkich. I to jest fragmenty tutaj, ten drugi na niebiesku, który zaznaczyłem wam. I mówi nie tylko do Izraela, według ciała, ale wszystkim, którzy są gotowi odpowiedzieć wiarą na zaproszenie Chrystusa. Tak? Czyli pokazuje, że wiara jest tym, Abraham jest przykładem, ale wiara jest kluczem uniwersalnym. Potem Paweł mówi, ale czy to usprawiedliwienie jest kwestią zapłaty? Nie jest zapłaty, jest łaską. I potem mówi z kolei o obietnicy bycia dziedzicem, tak, którą pierwotnie otrzymał Abraham. Ale potem okazuje się, że pokazuje Paweł, że ci, którzy uwierzyli, stają się spełnieniem tej obietnicy, którą Paweł ma i wchodzą znowu w tą obietnicę bycia dziedzicami. I znowu Paweł mówi, a czy to było za wypełnienie uczynków prawa? W pewnym sensie jako zapłata? Mówi, nie. Znowu to była łaska i dar. Obietnica wiernego Boga. W związku z tym te dwie takie pary tak mamy ułożone, a w środku zostaje wyłożona jakby wprost ta najbardziej wyraźna jakby dobra nowina, jaką spotyka człowieka w Chrystusie, jaka zostaje zapowiedziana przez proroka Dawida w psalmie, że błogosławiony ten, który jest, który mu Bóg nie poczyta jego grzechów i uczyni to niezależnie od jego uczynków. Oczywiście, kiedy mówimy o niezależnie od jego uczynków, to są oczywiście skróty myślowe, tak? Czyli mówimy o osobie, która szuka w Bogu odpuszczenia, a nie taka, która po prostu ma zagwarantowane odpuszczenie, cokolwiek robi i jakkolwiek się zachowuje i jak bardzo Boga ma w nosie, tak? Czyli rozumiemy, że nie o takim porządku usprawiedliwienia mówimy, tak? Dobra.
W związku z tym potrzebujemy chyba już popatrzeć sobie na tekst, głębiej. Będziemy się przyglądać mu tak parami, dobrze? Znowu będzie być może prościej albo trudniej, jak to woli. Pierwszy fragment jest prostym stwierdzeniem, nie ma o czym gadać. Drugi, zwróćcie uwagę, teraz przez to, że go troszeczkę tak właśnie zbliżyłem do greki, no to zaczyna być bardzo rytmiczny. Nie napisano tego ze względu na niego, że mu poczytano, ale i ze względu na nas, który ma to być poczytane. Ta-dam, ta-dam. A na dole, który został wydany ze względu na grzechy nasze i wzbudzony z martwych ze względu na usprawiedliwienie nasze. Tak? Dobrze, niestylistycznie, wybaczcie. A w środku, którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych. Tak? Czyli znowu pojawia się kwestia ożycia, nadziei życia, wzbudzenia do życia, sfera życia pojawia się. W związku z tym w ramie Paweł mówi, idziemy dokładnie za tym, do czego nas zaprasza prawo. Z jego świadectwa właściwie zrozumiane poprzez kluczowe postacie, które mówią na temat usprawiedliwienia i mówią coś o przebaczeniu, którego dokonuje Bóg. Dlaczego tutaj nagle się pojawia temat wzbudzenia? Za chwileczkę się wyjaśni, a mianowicie Paweł tutaj pokazuje, że wierzący są podobni do Abrahama przez to, że kiedy Abraham w tym tekście, który poprzedza ten doczek, jest pokazany, że on uwierzył w sytuacji, kiedy naturalne siły witalne jego i Sary były już wyczerpane, tak? Bóg mu obiecał, że będzie mieć potomstwo. A on uwierzył, chociaż wie, że jest martwy i jego żona już jest w pewnym sensie martwa, niezdolni są razem do poczęcia. Zaufał Bogu, bo Bóg ma moc wskrzesić, Bóg ma moc wzbudzić do życia. I dlatego, kiedy wraca z tych przykładów Abrahama i Dawida i odwołuje się z powrotem do nas, pokazuje, bo i my zachowujemy podobną postawę, ufamy temu, który daje życie i to, jak wskrzesił Pana Jezusa, jest dla nas też pewnym impulsem do tego, aby trzymać się Boga, który i dla nas jest w stanie po prostu otworzyć tą przestrzeń życia. Dobrze. Zwróćcie uwagę, że pojawiają się również dwa takie aspekty, tak? A nie napisano tego ze względu na nas, że mu poczytano, ale i ze względu na nas, który ma to być poczytane, tak? To znaczy tutaj się pojawia to, jaką, że mu poczytano. Nie zwróć uwagę, tutaj nie ma powiedziane co, tak? A jego wiarę, jego zaufanie do Boga. O tym jest tu mowa, tak? A nie napisano tego, że ze względu na niego, że mu poczytano to za sprawiedliwość, czyli tą jego wiarę, ale ze względu na nas, że i ta nasza wiara, czyli cały ten drobiazg, mówi de facto o tym, jaka jest konsekwencja wiary, chociaż słowo wiara tutaj nie pada. Jest wprowadzone tutaj przez opis wcześniejszy o Abrahamie i tyle, tak? Czyli jest mowa o naszej postawie, a potem jest pokazana postawa Chrystusa dla nas w stosunku do naszej kondycji, jaką zachować. Czyli po prostu te dwa elementy dopinają się znowu przez to, że pierwszy pokazuje wiarę człowieka, tak, że ma mu być poczytana, a od dołu działanie Chrystusa, który jest skierowany do tego, aby w kierunku do człowieka, aby jego wybawić, wyciągnąć ze stanu grzechu i udzielić mu usprawiedliwienia. Dobra. O, nie, w tym kierunku. Dobrze. Więc teraz mamy przed sobą taką parę, której cóż wtedy powiemy? A co osiągnął Abraham, prawie ojciec dla nas według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić. Ale nie przed Bogiem, bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham. Czyli w pewnym sensie człowiek, Paweł zadaje takie pytanie, czy coś Abraham mógł ugrać swoimi siłami? No oczywiście może by i mógł,
ale piwstwo stoi przeciwko temu, bo mówi, że został uznany za sprawiedliwego, została mu jego postawa uznana za sprawiedliwość właśnie przez to, że odpowiedział zaufaniem na wezwanie Boga i na obietnicę Boga. Czyli no właściwie krótkim sformułowaniem Paweł ustalił generalnie optykę, kolejny raz argumentując od początku pewnego rzeczy. Tak? Czyli po prostu jak chcesz zbadać, jak to właściwie jest z czymś, to Paweł bardzo często i bardzo wielu jakby w tej argumentacji żydowskiej jest to, popatrzmy jak było na początku. I Abraham jest tym pierwszym takim, o którym mówimy, że mu poczytano to za sprawiedliwość, tak? Jego wiarę. I uzupełnia to fragment właśnie, kiedy Paweł zaczyna dyskutować, czy w takim razie zakres tego błogosławieństwa, jakim jest usprawiedliwienie, odpuszczenie, dotyczy tylko Żydów. I zwróćcie uwagę, że no jego argumentacja no wydaje się być po prostu jak w przedszkolu, tak? Wybaczcie, no, a przynajmniej w szkole podstawowej. No, no kiedy się to zostało? Kiedy się to Abrahamowi uznano jego wiarę za sprawiedliwość? Czy przed, czy po? No taka dość, powiedziałbym, specyficzna argumentacja, bardzo prosta. No ale jak widać, po prostu dla Pawła wydaje mu się w zupełności dostateczna. I zwróćcie tylko uwagę, że po prostu przy okazji pojawia się objaśnienie dla odbiorców, czym w istocie obrzezanie było. I to jest werset 11a, tak? Czyli pokazuje mu, mylicie pewne rzeczy. Mylicie pewne rzeczy, wiara była wcześniej, a obrzezanie zostało mu udzielone jako pewna pieczeń, czy jakby uznanie tego, jaką postawę przejawił wcześniej. I trzeba powiedzieć, że ten opis Abrahama nie będzie przystawał do potem wszystkich innych Żydów, którzy zostają obrzezani. Bo tu mamy sytuację, kiedy ktoś najpierw wykonuje pewien gest w stosunku do Boga, odpowiedź i przychodzi obrzezanie, a potem obrzezanie normalnie funkcjonuje już zupełnie inaczej. Więc to nie jest... Proszę. Myślę, że warto wspomnieć, że o tym umacnianiu prawa, że Paweł nie odnosi się do przepisów prawa, tylko do historii Abrahama w kontekście prawa. Bo zakon rozumiemy w tym momencie jako pięcioksiąg. No to ja wam po prostu... Okej, bardzo cenna uwaga. No bo właściwie tak, on przechodzi do opisu Abrahama, czyli do pierwszej Mojżeszowej, ale z jego punktu widzenia to jest właśnie argumentacja z prawa, tak? Dlatego wcześniej mówi, że to usprawiedliwienie jest dowodzone przez, czy potwierdzone właśnie przez prawo i proroków. Bo z drugiej strony w świadomości Żydów Abraham to prorok. Mojżesz to prorok. Tak? Dawid to prorok. Zakon to pięcioksiąg. A zakon to pięcioksiąg. Także po prostu, więc problem polega na tym, że tutaj ta argumentacja dla nas nie jest taka oczywista, bo byśmy chcieli tutaj Izajasza. Izajasz się pojawi w innym miejscu i też będzie argumentacją właśnie z Izajasza w 10, 11 rozdziale, ale tutaj po prostu przez kluczowe postaci, które po prostu mają określone kwalifikacje uznane po prostu w tej tradycji, ta argumentacja ma taką siłę też właśnie zbiorczą po prostu, że to i prawo, i prorocy, i pisma mówią o tym usprawiedliwieniu, jak je rozumie Paweł. Dobrze. I zwróćcie uwagę, że w każdym razie, czy zatem szczęście odnosi się do obrzezania, czy do niedobrzezania. Czyli są pokazane jakby dwa obszary. Żydzi i nieżydzi. I w elemencie dopełniającym Paweł mówi, ale popatrzcie, Abraham jest ojcem wszystkich wierzących w nieobrzezaniu, aby im poczytano to za sprawiedliwość, wiarę ich, oraz ojcem obrzezania, tych w obrzezaniu, czyli Żydów. Dla tych nie z obrzezania jedynie, czyli patrzcie, nie patrzcie tylko na siebie, tak, wy pogano-chrześcijanie, ale i dla tych idących śladami w nieobrzezaniu wiary naszego ojca Abrahama, tak, wiary naszego ojca. Czyli wydaje się, że posłuch Paweł tutaj tak przez zaprzeczenia czasami udefiniuje pewne obszary w tej drugiej części, ale chodzi o to, że znowu włącza mu się, że to, co się zostało, wydarzyło się, czego zapowiedzią był Abraham, to jest to, czego teraz możecie doświadczać jako spełnienie obietnic już danych Abrahamowi, że Abraham rzeczywiście staje się ojcem wszystkich wierzących i tych, którzy powinni zachować wiarę, będąc Żydami, i tych, którzy odpowiadają wiarą, a są spośród pogan. Okej.
Dobrze. Następna para jest bardzo asymetryczna. W związku z tym ten fragment dolny wyświetlimy za chwileczkę osobno. Natomiast zwróćcie uwagę, że ten fragment, który po prostu go wprowadza tutaj na początku, to jest jakby wrzucenie tematu, czy to usprawiedliwienie jest elementem zapłaty, należnością, czy też nie. No i trzeba powiedzieć, że ten fragment wyciągnięty zupełnie z kontekstu dyskusji Pawła, no to brzmi strasznie, zwłaszcza sformułowanie, że wierzącemu jednak w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, poczytuje mu się wiarę jego za sprawiedliwość. Ta fraza, po prostu kiedy mówimy o bezbożnym, jeżeli znowu nie uchwycimy tego, że w tym kontekście Paweł mówi o osobie, która przez bezbożność jakby określona jej fundamentalna kondycja, a nie stan po prostu aktywnej walki przeciwko Bogu, tak? No to w tym momencie nie zrozumiemy się zupełnie jakby z tym, o czym Paweł mówi. Ale Paweł mówi, co do zasady, jakby w ramach tego całego fragmentu, o tym, że usprawiedliwienie nie jest kwestią zapłaty. Oczywiście polemizuje z tymi ewentualnymi uczynkami prawa, ale musi być oparte na łasce. Na łasce, na tym, który ma prawo komuś uznać za sprawiedliwego. Tak? Poczytuje mu się wiarę jego za sprawiedliwość i w tym momencie tutaj mówimy o wierze tego człowieka, który odpowiada zaufaniem Bogu, mając w nim nadzieję. Tak? Wierzącemu jednak w tego, który usprawiedliwia bezbożnego. Tak? Czyli ktoś, kto kładzie nadzieję w Bogu, jest uznany przez Boga za tego, który w pewnym sensie zgadza się z Bogiem odnośnie tego, jaka jest kondycja jego własna i gdzie jest rzeczą słuszną szukać ratunku. Tak? I to Bóg mówi, ok, tyle mi wystarczy, jeżeli taką rzecz przyjmujesz, możemy iść dalej razem. Dobrze, jak w takim razie ta dyskusja rozwija się dalej? Ten dolny fragment, jak sami widzicie, jest dość rozbudowany konstrukcyjnie, taki dość finezyjny, ale uprościmy go za chwileczkę w kilku krokach, kolory Wam pomogą. Zwróćcie uwagę, że tak. Po pierwsze mamy układ koncentryczny. A, B i C. B1, A1. No już jesteśmy prawie w domu, tak? Przy czym ten u góry A składa się z dwóch elementów, idei. I na dole mamy też dwie idee. Pierwsza jest dość rozbudowana. Tak? A druga bardzo zwięzła. Czyli teraz spróbujmy pouchytać tę ideę. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata. Tak? Nie na podstawie zakonu. I teraz właśnie na samym dole tutaj zostaje zobrazowana i opisana bardziej dokładnie sytuacja, w jakiej Abraham zachował się w sposób taki, że zyskał miano sprawiedliwego. Tak? I to sobie za chwileczkę przeczytam. Potem, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. Czyli nie przez zakon, ale przez usprawiedliwienie z wiary. I na dole, po tym przedstawieniu, jak to z tym Abrahamem było, tak? Znajduje się fraza podsumowująca. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Tak? To jego wiara. Dobrze. To teraz w elementach B zwróćcie uwagę, jak to brzmi. Bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy jest daremna wiara i w niwecz się obróciła obietnica. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew. Gdzie zaś nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. I znowu fraza, która brzmi groźnie, jak wyciągniemy to wszystko z kontekstu. Nie? Ale zwróćcie uwagę, że Bóg mówi, wcześniej Paweł powiedział, że usprawiedliwienie Boże, sprawiedliwość Boża objawiła się poza prawem. Tak? Czyli to, co Bóg dokonuje dla człowieka, nie ma formalnego związku z prawem, w sensie listy zakazów, nakazów. Tak? Jest związane z prawem w tym sensie pięcioksięgowym, kiedy po prostu pięcioksiąg zapowiada Boże wybawienie Chrystusa i usprawiedliwienie dzięki temu, że Bóg
jest jaki jest, tak? Ma taki charakter. Ale jego dzieło uwolnienia nie jest formalnie związane z kodeksem prawa. Tak? I tutaj pojawia się właściwie ta fraza, którą już żeśmy kilka razy słuchali. Dobrze. Czyli gdyby tak miało być, że usprawiedliwienie miałoby być i obietnica potomstwa, dana potomstwu miała się opierać na prawie, to z tego, co już wiemy o zakonie, co zakon mówi o człowieku, to Paweł mówi, to jest figura niemożliwa, bo zakon pociąga gniew. Zakon daje poznanie grzechu. Zakon daje poznanie tego, że wszyscy ludzie niestety zasługują na wyrok skazujący. W związku z tym nie można łączyć takiej obietnicy z taką kondycją. To się nie pochyta. To logicznie nie zadziała. Tak? W związku z tym musi być to zrobione inaczej. I dlatego akcent pada na to, gdzie nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. W związku z tym Boże rozwiązanie, które przychodzi obok zakonu, jest możliwe, żeby sprawę uciągnąć. I akcent w całości jest taki, przeto została dana ta obietnica na podstawie wiary, moim zdaniem wierności, tak? Aby była z łaski. Tak? Czyli mówiąc krótko, jeżeli, bo tutaj, dlaczego mówię o wierności tutaj raczej? Bo tutaj jest wyciągnięta niemożność ze strony człowieka. Człowiek nie może tego zrobić. Bóg może to zrobić. Bóg robi to. Jego sprawiedliwość okazuje się poza, obok prawa. To teraz do tego, co jest niemożliwe, zobaczmy, co jakby uzupełnia ten element. A w takim razie, skoro musi to być według łaski, to mówiąc krótko, Paweł mówi, aby ta obietnica była zapewniona całemu potomstwu. Nie tylko temu, które polega na zakonie jedynie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, który jest ojcem wszystkich nas, jak napisano, ojcem wielu narodów ustanowiłem cię. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, tutaj najpierw mówi, że jest ścieżka, ale jest to ścieżka niemożliwa. Oparcie się na zakonie okazuje się, że i wierność jest bez sensu, i obietnica jest po prostu nie do spełnienia, bo zakon po prostu pociąga gniew. Ale Bóg może to rozwiązać. Ok. I teraz mówi, ścieżka Boża powoduje to, że wszyscy mogą być objęci tym projektem i jest dana ta obietnica tak naprawdę wszystkim, którzy idą za według wiary, tak, według przykładu Abrahama, a Abraham staje się w tym momencie ojcem całego potomstwa wszystkich tych, którzy po prostu taką postawę jak on w stosunku do Boga okazują. Dobrze. Ja tylko chciałem wspomnieć, że w 16 wierszu tam jest, które ma wiarę Abrahama, to dosłownie jest, ale i temu z wiary Abrahama. Nie? No to jest ta fraza właśnie. No. Mhm. Okej. Okay. Dobrze, to teraz przyjrzyjmy się, bo to jest dość istotne, jak jest naszkicowana jakby sytuacja Abrahama, w której on zostaje określony sprawiedliwym. Dobrze. Zapewniona przed Bogiem, którą zaufał, czyli mowa o tej obietnicy, że stanie się ojcem wielu narodów, tak? Zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał. Okej. Okay. A co jest na dole? Zwróćcie uwagę, że to jest element taki rozbudowany, ale on cały czas się skupia na właśnie postawie zaufania Abrahama. Tutaj jest króciutko, że po pierwsze Abraham miał postawę zaufania do Boga. A teraz zobaczmy, jak to wygląda. Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą. Tak? Nie zwątpił z niedowiarstwa, a dopełnia to, że cokolwiek on obiecał, ma moc uczynić. Tak? Czyli jego przekonanie odnośnie tego, jaki Bóg jest względem swoich obietnic, w obietnicę Bożą, że cokolwiek on obiecał, ma moc uczynić. Potem jest pokazane, lecz wzmocniony wiarą, tak, a uzupełnia to, mając zupełną pewność nawet, w środku dał chwałę Bogu. Czyli to, co zostało tutaj napisane, zapewnioną przed Bogiem, któremu ufał, któremu zaufał, nagle zostaje pokazane, że ta jego bardzo zdeterminowana ufność do Boga ostatecznie Bogu przynosi chwałę. Tak? Bogu przynosi chwałę w tym sensie, że mówi, to na Tobie stawiam.
to na Ciebie liczę. Tak? Czyli takie zaufanie no w jakimś sensie wywyższa Boga w tym charakterze, jaki po prostu właśnie Abraham odkrywa o Bogu, u Boga. Dobrze, czyli to jak mamy z zaufaniem. To teraz popatrzmy, co się dzieje dalej w tej sytuacji, w której po prostu Paweł pokazuje, że Abraham miał wiarę. Bo cóż takiego, jak odnośnie czego zaufał? Który ożywia umarłych, to jest opis Boga, któremu ufa Bóg, i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. A, Bóg ma potencjał. A jak to wyglądało konkretnie? Choć Abraham oczywiście widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. Aha, czyli tutaj mówi o Bożym potencjale, a dopełnia to, w jakiej się sytuacji znajduje realnie, kiedy obietnicę otrzymuje. Tak? Więc mówiąc krótko, na siebie liczyć nie mogę. A co mówi dalej, krok do centrum? Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył. No to jest nieźle zakręcone, ale mówiąc krótko, no sytuacja taka oczywista do wiary nie była. Tak? Wolelibyśmy łatwiejszą sytuację. Ale facet się uparł. I zobaczcie coś na dole. I nie zachwiał się w wierze. Czyli jakby też ten element, że po prostu sytuacja no, do zachwiania właściwie zachęcała. Bo było kiepsko. W środku przyjmuje tą wiarę, aby stać się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano. Takie będzie potomstwo twoje. Tak? Czyli zwróćcie uwagę, kiedy jest mowa o wierze Abrahama, ta wiara Abrahama nie jest jakąś taką zupełnie abstrakcyjną wiarą, przekonaniem, że wierzę, że jest jakiś stworzyciel, ale jest w bardzo określonej sytuacji wyrażona, kiedy człowiek jest postawiony na krawędzi zaproszenia do zaufania Bogu odnośnie tego, w czym już on sam, człowiek, właściwie jest zupełnie pozbawiony jakichkolwiek możliwości. Tak? I jest pytanie, no co z tym zrobisz? Przyjmiesz to? Nie przyjmiesz? Wchodzisz w to? Nie wchodzisz? No i oczywiście dla wielu ludzi ta propozycja, ta intuicja Abrahama, że właśnie zostaje postawiony przed taką ofertą, no dla wielu będzie po prostu facet sfiksował i nie wiadomo, co mu odbiło. Tak? A tymczasem no jednak ta jego intuicja okazuje się całkiem po prostu uzasadniona w jego kontekście i jest przykładem właśnie dla nas. Tak? My w jakimś sensie przez Pawła zostajemy też pokazani jako ci, którzy nie są w stanie się sami ożywić. Tak? Możemy sami się wyrwać i przeskoczyć ze sfery śmierci do sfery życia. Ale uwolnienie, które nam daje Chrystus, to jest ten potencjał, to jest ta brama, w której możemy przeskoczyć z jednego miejsca do drugiego i zacząć funkcjonować właśnie bardziej w sferze życia, coraz bardziej opuszczając sferę śmierci. Bo oczywiście tutaj Paweł na potrzeby swoje jakby wypowiedzi takiej wyrazistej mówi zero-jedynkowo, ale kiedy przejdziemy do części następnej, praktycznej, no to oczywiście będzie już mówił, że właściwie my toczymy cały czas bój, zmaganie. My nie opuszczamy tej sfery śmierci, tak po prostu zamykamy drzwi i koniec tematu. Tak? To tak łatwo nie jest. Toczymy bój. Okej, ale tutaj w ogóle jest kwestia pytania, że po prostu mamy ofertę i mamy stoimy przed odpowiedzią i ta odpowiedź no właściwie ustawia nas odpowiednio, czy chcemy iść we właściwym kierunku, czy też nie. Musimy finalizować, w związku z tym centrum. Centrum naszego całego fragmentu, całej tej dużej, dużej części tekstu to króciutka wypowiedź Dawida z psalmu 32 w miksie, nie telekomunikacyjnym, ale w miksie wersji hebrajskiej i Septuaginty. Ciekawe jest to, że w centrum znajduje się wersja Septuaginty, a na krawędziach wersje z tekstów hebrajskich, jeżeli dobrze pamiętam. Oczywiście znowu Paweł mówi wszystko to, Dawid mówi też jakby w kółko to samo, tak?
któremu Bóg udziela, błogosławiony człowiek, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia niezależnie od uczynków. Czyli mówi językiem takim kodowym. Ale na dole mówi już wprost. Błogosławiony mąż, któremu nie poczyta Pan grzechu. Tak? Czyli mamy jakby pewne dopowiedzenie, w czym jest tym, rzecz z tym usprawiedliwieniem. I w środku błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których są zakryte grzechy. W samym centrum swojej wypowiedzi do swoich rodaków, ale w kontekście, kiedy rodacy jego w Rzymie to są różne spory i boje o pierwszeństwo i o wiele innych rzeczy z innymi wierzącymi pochodzenia pogańskiego, Paweł mówi, razem mamy olbrzymie błogosławieństwo od Boga. Zostaliśmy uwolnieni, doświadczymy uwolnienia i przebaczenia naszych grzechów. I zwróćcie uwagę, że Paweł, robiąc ten miks, ten zabieg, piecze dwie pieczenie na jednym ogniu, bo z jednej strony wyraża ideę dobrej nowiny dla nich, wszystkich, którzy po prostu tam słuchają go, czy będą odbiorcami tego jego przekazu, ale z drugiej strony pokazuje dwie przestrzenie. Przestrzeń jednostkową, tak, ja, ty, ale my. I zwróćcie uwagę, że gdyby to był list do jakiegoś jednego człowieka i gdyby ten jeden miał problem, to bym się nie zdziwił, gdyby Paweł dokonał roszady. To by dał na zewnątrz, a to by dał do środka. Ale ponieważ pisze do społeczności, która razem ma być zintegrowana, tak, i mają mieć wspólną podstawę do tego, żeby być razem, to nagle w środku pokazuje to samo treściowo, ale w ujęciu zbiorowym, społecznościowym. Razem jesteśmy uczestnikami tego samego dobrego doświadczenia. Tak? To powinno razem nas przekonywać o tym, że miłość Boga to jest olbrzymia wartość i od tego powinniśmy zacząć od tego, że z dużo większą miłością powinniśmy się obchodzić sami ze sobą nawzajem. Tak? Bo zwróćcie uwagę, nam są odpuszczone grzechy, nieprawości. Czyli mówiąc krótko, mówi, nikt nie był fantastyczny, moi drodzy. Tak? U was, między wami też nie było fantastycznych i niefantastycznych. Tak? Wszyscy jesteśmy zbudowani na tym samym dobru, które przyszło do nas od Boga. Musimy... Co to jest? O, to nowość. Tego nie przewidziałem. No dobrze. Jakaś mi się... Czyli można by powiedzieć tak, że ten cały centralny element stoi tak, na ramię, to jest pozycja wierzących w stosunku do prawa. Nasze doświadczenie usprawiedliwienia nie sprzeciwia się prawu, ale jest spełnieniem prawa i prorockich zapowiedzi. Taki jest jakby fundament ten na krawędzie. Potem widzimy wiarę jako zasadę doświadczenia usprawiedliwienia i dotyczy wszystkich wierzących, nie tylko Żydów. Nie jest według ciała. Potem pokazuje, że usprawiedliwienie musi stać na Bogu i w tym momencie jest darem i łaską. Nie jest żadną zapłatą. A w środku, w centrum całego tego fragmentu, całej tej podsekwencji, całej tej sekwencji A1, to jest nacisk na uwolnienie od winy za zło przez łaskę Boga. I ja sobie tutaj dopowiadam, ponieważ jest tam mowa o błogosławieństwie, o szczęściu, więc mówiąc krótko, prowadzi do szczęścia, pokoju z Bogiem, możliwością jakiegoś nowego początku. Oczywiście to są rzeczy dla mnie to, zwłaszcza dopowiedzeniem w jakimś sensie z tego kontekstu szerszego, który się tutaj zbiera i kumuluje. Czyli ta część środkowa tej argumentacji, no to widzimy, że przede wszystkim Abraham się pojawia jako argument, i element integrujący obydwa środowiska i Dawid, który pokazuje znowu ten element integrujący, ale poprzez znowu wyjście, wydobycie człowieka ze wspólnej, jakby pomimo tej kondycji, jaką ma, z pewnego stanu rozłączności z Bogiem. I tutaj mamy razem to jako argumenty z prawa proroków i z pism w pewnym sensie, no bo jednak psalm i tak dalej. Dobrze, czyli cała ta nasza sekwencja 1, można by powiedzieć, że tak to wygląda. W środku napisałem, świadectwo pism potwierdza, że usprawiedliwienie, uwolnienie od winy, pojednanie oparte na wierności Boga
jest oparte na wierności Boga i dostępny przez wiarę, a jest darem łaski dla wszystkich ludzi. Nie jest wyłącznie dla Żydów i w tym sensie ta część centralna była właśnie dla judeo-chrześcijan przede wszystkim dedykowana, ponieważ z nimi polemizuje, tak? Mówi, że nie patrzcie tak wąsko. Nie patrzcie tylko na swoje prawo jako główny przełącznik w zrozumieniu tego, co Bóg robi. W tym sensie ta całość po prostu była głównie skierowana ze swoją główną argumentacją z pism do tej strony judeo-chrześcijańskiej. Tak to moim zdaniem wygląda. Moi drodzy, przeciągnąłem strasznie, więc musimy kończyć. Bardzo wam dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, no to jest jeszcze jakieś, myślę, że 5 minut mogą być, co nie? Jeżeli coś macie do tego, ale pytania, inne rzeczy, nie? Wszystko w porządku? Dobrze, bardzo wam dziękuję w takim razie za cierpliwość, wyrozumiałość.